No cześć. Słuchajcie, dzisiejszy odcinek będzie smutnym odcinkiem, a to też dlatego, że wydarzyła się tragedia i w zasadzie jedynym winowajcą, dlaczego to się stało, jestem ja. Żeby nie owijać w bawełnę, po prostu powiem wam, że Katiuszki już z nami nie ma. Także pod tym filmem łapeczki w górę zostawiać nie musicie, chyba że no chcecie zostawić dla Katiuszki, bo to naprawdę dobra dziewczynka była, ale to już w zasadzie jest wasza decyzja. Jak do tego doszło, opowiem wam już na filmie, plus pokażę wam coś, o czym sam się wczoraj dowiedziałem na live. Generalnie jest dużo do opowiadania. Także zapraszam do oglądania. Także dzień dobry, witam was dzisiaj wszystkich przeserdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, słuchajcie. No i tak jak mówiłem, dzisiaj chciałem wam coś pokazać. Coś, czego dowiedziałem się na live'ie i okazuje się, że jestem dosyć dziwny, bo jakby... Nie wiem, jak mam to sobie nawet wytłumaczyć, po prostu czytałem coś tak, jak chciałbym to przeczytać, a nie w zasadzie to, co było tam napisane, ale wspominając, faktycznie Katiuszki już z nami nie ma. Za moment wam powiem, jak do tego doszło, ale najpierw jakby chciałbym tutaj... jak to się mówi? Poświęcić chwilę dla Katiuszki, więc puściłem muzykę o Katiuszce, słuchajcie, po prostu. Tak. To jest muzyka o Katiuszce. Ej, głośniej! Głośniej daj! Pięknie. Tak. Także możemy teraz posłuchać. Katiusza! Jeżeli chcecie, to macie link do tej piosenki w opisie. Możecie sobie sami puszczać, bo generalnie jest fajna, także. I Katiusza, ale to już nie ma Katiusza. No. I zaraz walnie, słuchajcie, ale jak zaraz walnie, jak tutaj, jak tu walnie bitem, to dla Katiuszki idealnie, słuchajcie, da moje, naprawdę. No i w ogóle mamy syna, Katiuszka, ale zatem wam... Oj, za głośno! Walnie! Tak, jak chcecie sobie posłuchać, to możecie sobie posłuchać, macie link w opisie, także zapraszam. I możecie sobie wbić i nawet tutaj łapeczkę w górę też zostawić. 9 milionów wyświetleń, ja cię nie mogę, ile to ma wyświetleń. Dobra, nieważne, słuchajcie. W każdym razie historia wygląda tak, że teraz mamy Katiuszka. Tak, to jest syn, bo miała być Katiusza. Tak, żeby nikt się nie zorientował, ale niestety, znaczy niestety, po prostu urodził się syn, a ciężko syna nazwać imieniem dziewczyny i nie chciałbym go w jakiś sposób tutaj, nie, po prostu do... jak to się mówi? W dzisiejszym odcinku strasznie mi słów brakuje. W każdym razie no nie chciałem, żeby miał imię dziewczyny, skoro jest chłopakiem, tak? W każdym razie, słuchajcie, jak widzicie, troszkę się tutaj pozmieniało. Naprawdę sporo zrobiliśmy, bo przemieniliśmy wszystkie te ściany, tak jak zresztą wygląda reszta domu, czyli na biało. Pozostaje nam tutaj tylko dodać jeszcze jakieś fajne takie dodatki, wydaje mi się, że nawet z drewna, tak jak zresztą my też tam, takie dębowe. Plus zrobiłem krzywą ścianę. Nie wiem, jak do tego doszło, trzeba będzie to poprawić, być może poprawimy to dzisiaj, ale zanim do tego przejdziemy, zanim tutaj zacznę cokolwiek robić, słuchajcie, to co wam chciałem jeszcze powiedzieć? Chciałem wam powiedzieć to, że gdy w poprzednim odcinku szukaliśmy diamentów, to w ogóle was oszukałem, w sensie to nie było nawet specjalnie, bo generalnie byłem, chodź ze mną, generalnie byłem naprawdę przekonany, że... Idąc do kopalni, właśnie z naszym synem, on pokazuje nam, że ileś tam diamentów jest wokół nas. Jakby to było moje takie głupie, dziwne przeświadczenie, że faktycznie to tam jest napisane, a zupełnie co innego było. I dopiero na live ktoś mi zwrócił uwagę, że hej, więc ty coś źle czytasz. Jak faktycznie przeczytałem, co tam jest napisane, to się okazało, że ja nie miałem racji. I to nie jest tak, że jeżeli jesteśmy w podziemiach i jest napisane, że mamy 16 na przykład bloków diamentów wokół nas, to jest kłamstwo, bo to nie oznacza, że tam jest 16 bloków diamentów, tylko to znajduje się 16 bloków od nas. Po prostu, blok diamentów. Więc przepraszam was, bo faktycznie źle doczytałem i przez to wyszedł clickbait, więc tą nazwę filmu będę musiał zmienić, bo tak być nie może, po prostu, że was oszukuję tak na maksa. Ale pokażę wam faktycznie, jak to teraz działa i że teraz już da się znaleźć te diamenty. I to głównie był powód, dlaczego nie potrafiłem ich znaleźć, serio. Więc przejdziemy się tutaj gdzieś dalej. Tutaj w ogóle kopałem. Wczoraj też na live'ie bardzo dużo się działo. Wczoraj było 1,5 godziny live'a, więc jeżeli chcecie wpaść na live'a, pogadać ze mną cokolwiek, to wpadajcie. Wieczorami w większości są live'y, gdzieś tak 19-20, także możecie sobie wbijać. Słuchajcie, tutaj sobie przejdziemy. Czekaj, chodź tutaj, chodź tutaj do góry. I teraz tak, jesteśmy na poziomie 16 i jeżeli teraz włączymy sobie znowu mining, tak, search, weźmy sobie rudę diamentu. Aha, nie masz tego, kilofa. To ci dam, to nie ma problemu, stary, mam, znaczy, synu, mam kilofów dużo, także spoko. Mining, weź tutaj, znajdź mi rudę diamentu i zaraz wam pokażę, jak to faktycznie działa. Czy to jest jakiś diament, powiedz mi? Jest to jakiś diament? Czekajcie.
Bo troszkę mu to zajmuje. Okej, okay, i słuchajcie, tutaj akurat teraz w tym momencie jest napisane, że żadnej rudy diamentu nie ma. Więc po prostu musielibyśmy się przejść gdzieś dalej. I wydaje mi się, że nawet nie tędy, bo to może być słaby pomysł, żeby iść gdzieś tam do góry. W takim miejscu po prostu nie znajdziemy diamentów. I słuchajcie, teraz na przykład znalazł, że blok znajduje się 20, że ruda diamentu znajduje się 20 bloków od nas. Czyli faktycznie to był mój błąd, wprowadziłem was wszystkich w błąd, za co przepraszam. 13 bloków, więc idziemy serio w dobrą stronę. Zaraz możliwe, że pokaże nam po prostu, że te diamenty są już niedaleko. Tak czy nie? Czekajcie, zobaczymy jak to jest. 9 bloków stąd, okej. Skoro jest 9 bloków stąd, tam było 13, to raczej nie w tą stronę, a gdzieś tam powinniśmy teraz iść. I faktycznie w tym momencie znalezienie diamentów już nie jest takie trudne, bo on nam pokazuje, znaczy nie pokazuje nam dokładnie, ale mniej więcej mówi nam gdzie są. Czy teraz powiesz, że są niedaleko, czy powiesz nam ile bloków są od nas? Patrzcie, jest taki napis w tym momencie. Będę przez chwilę w tym miejscu. Okej, cały czas 9 bloków od nas. Czyli wychodzi na to, że one są gdzieś tam. No to by wychodziło, na moje. Gdzieś dokładnie w tym miejscu powinny być te diamenty, tak czy nie? Czy źle mówię? Dobra, chodź tutaj. Hej, what's going on? W porządku, szukamy diamentów, nie wiem, jakbyś... Co możemy innego robić w kopalni, synu? Katiuszek? Okej, 13 bloków stąd, czyli to w ogóle nie w tą stronę? Hej, to... O co chodzi? Czekajcie, to niżej mam zejść? Oj, 8 bloków stąd, dobra, to jest 8 bloków. Teraz pytanie, czy jeżeli podejdę tutaj, to będzie bliżej. No, niech on też podejdzie, bo... Jak on jest za daleko ode mnie, to też to nie za bardzo... nam pomaga. Okej, okay, on teraz tutaj przyszedł. Chodź, chodź, chodź. Dobra, stój, tu stój, 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 stój. I teraz powiedz, gdzie są te diamenty, no? 11 bloków stąd. O kurcze, to wychodzi bardziej, że one są tutaj, tak? Czy nie? No dobra, słuchajcie, doszliśmy do momentu takiej, że mówi już nam, to ja wcześniej w ogóle czytałem to jakby biorąc wcześniejszą wiadomość za tą samą i to jest faktycznie napisane, że gdzieś tutaj już jest ruda, naprawdę niedaleko, więc jesteśmy blisko i w tym momencie wystarczy, że po prostu nie wiem na jaką tutaj odległość musimy się rozkopać, najprawdopodobniej gdzieś tak no 5 bloków, bo do 5 w zasadzie bloków widzi, okej, czyli tutaj, od tego bloku, tam już jest 6, czyli 5, okej, czyli jeżeli podejdziesz tutaj, to będzie bliżej, czekaj, a chodź tutaj. Podejdź bliżej. Okej, okay. I tutaj będzie ile? Dalej będzie nearby? Znaczy, że idziemy w dobrą stronę w takim razie. Tak czy nie? Tak, czyli dobra, po prostu kopiemy się w tą stronę. Tam kopiemy się, tam nie widzę. Ten seret stąd, to nie, w ogóle nie w tą stronę. I mamy diamenty, słuchajcie. Więc faktycznie jest to super sposób, bardzo to pomaga, w sensie nasz syn, żeby te diamenty znaleźć. I takich diamentów możemy mieć naprawdę dużo, bo jak wiecie, to ja już, nie wiem, w poprzednim odcinku chyba robiłem ten kill off. Tak, na szczęście jeden. Mamy 9 diamentów, dołam chyba jeszcze 14, bo wczoraj też udało nam się troszkę znaleźć. Więc tak to teraz działa i spoko. W zasadzie dopiero teraz się dowiedziałem, więc no, logiczne było, że muszę wam to po prostu... sprostować? Tak, bo faktycznie działa to zupełnie inaczej niż ja to przedstawiałem i też dlatego mogliście być jakby przekłamani przeze mnie, bo jest ten napis za mną, sami nie mogliście tego przeczytać, bo to zakrywałem, więc no głupi ja, po prostu głupi ja. Co zrobisz? Ale nie chcę na razie siedzieć tutaj. Okej, okay. Generalnie on mówi, że tutaj gdzieś niedaleko są kolejne diamenty, chociaż jestem bardziej przekonany, że chodzi o te już takie wykopane. Nie wiem, czy to czasami się po prostu nie buguje i on myśli, że są tutaj diamenty, a tak naprawdę ich po prostu nie ma, bo już się wcześniej wykopałem. Nie mam żadnego pojęcia, w każdym razie, no jak widzicie, działa to w ten sposób, no i spoko, no i niech tak będzie. Chodźmy do domu, coś wam jeszcze tam pokażę i coś jeszcze miałem zrobić, nie wiem, coś zaraz wymyślimy. Chodźcie, szybko uciekamy, bo zaraz mi syna pobiją. Ja pierdzielę, co tutaj się w ogóle dzieje? Aż się zamyśliłem. On idzie za mną, oby za mną szedł. Nie mogę go... O! Muzyka! Katiusza się załączyła! To jest Katiuszek! Stój! Przestań! Przestań tutaj śpiewać. Dobra, zamykamy drzwi. Okej. Okay. Wszystko z tym w porządku? Chyba dobrze się trzymasz, co? Okej, okay, chodź tutaj do pokoju z powrotem. Postój tutaj, żeby nic już ci się nie stało. Muszę stać się bardziej odpowiedzialnym ojcem, faktycznie nie zabierać nawet dzieci na takie wyprawy. Albo po prostu kminić tak, żeby nic im się nie stało. Bo no kurczę, przez moją nieuwagę, w zasadzie przez moje niedbalstwo, bo powinienem wziąć ze sobą do kopalni, chyba logiczne, wiadro z wodą, na wypadek gdyby lawa się wylała, no bo wtedy możemy się ugasić. A właśnie Katiuszka zginęła przez to, że wykopywałem te diamenty, bo przy Katiuszce udało mi się już to rozkminić, że to działa troszkę inaczej. No ale niestety... No, co jest? Czemu się w głowie kręci? No czemu ty to kładziesz? No przestań kłaść te pochodnie, dziadu! Tu niżej, no! Ja nie mogę, o co chodzi? Dobra, w każdym razie, tak jak mówiłem, Katiuszka niestety, no nie dała rady.
nie ogarnęła sytuacji. W sensie nie, że nie ogarnęła sytuacji, po prostu to jest moja wina, bo nie miałem jak ugasić lawy. Ja się spaliłem, zginąłem, zrespiłem tutaj w domu, ale no w momencie, kiedy poszedłem tam, to znalazłem tylko przedmioty, które Katiuszka wcześniej przy sobie trzymała, więc no niestety, ale no jest szansa, słuchajcie, jeżeli dobrze pójdzie i urodzi nam się córeczka, to po prostu kolejną nazwijmy też na cześć Katiuszy, Katiuszka, albo coś takiego wymyślimy. Nie wiem, nie mam na razie zielonego pojęcia, serio, jak to zrobić, więc no, coś trzeba w każdym razie wykombinować. Okej, tutaj zrobimy z powrotem tą ścianę, bo tak jak mówię, jest ona nierówna, a to nie bardzo mi się podoba. Zrobimy coś takiego. Niech będzie. Tych bloków akurat mam bardzo dużo. W zasadzie nie musiałem zbyt dużo też kopać, bo miałem bardzo dużo piachu. Tak? Jest teraz równo? Tak, jest równo. Jest idealnie. Miałem bardzo dużo piachu, co po prostu pozwoli... Nie, nie ma tutaj nigdzie. Dobra, przestań pracować, bo też się dowiedziałem, że nawet jeżeli on szuka generalnie tych rzeczy, to jest to jakby wykorzystywane przez ten kilof i ten kilof się zużywa. Więc no lepiej byłoby jednak go nie marnować, żeby na później było, bo tak diamentowy kilof już raz cały zużyłem właśnie przy okazji spędzania czasu w kopalni z Katiuszką. Więc no nie fajnie, słuchajcie, naprawdę nie fajnie. Czy ja mam te normalne bloki przelane? Nie, muszę sobie sam je tutaj zalać. W ogóle się zorientowałem, że śmieszna sprawa, można zrobić dzięki pochodniom taką podstawkę, no nie? Aha. Gdzie jest woda? Czemu to spadło na wodę? Fuck, nie mam wody. Ja nie mogę, ale dlaczego takie rzeczy się dzieją? Dobra, trzeba będzie skoczyć po wodę. No i w ogóle zrobić jeszcze pokój Katiuszkowi. Bo o co chodzi? Chodzi o to, że... O. O. Ej, podejdź do tego wiatraka. Tutaj, tutaj, tutaj. Chodź tutaj, no chodź. Chodź, chodź. Na przycisk mogę cię teraz popchnąć. Czemu on nie chce iść dalej? O co chodzi? Czekajcie, a mogę sobie zrobić coś takiego? O. Jaki dzik w ogóle! Miki 272, chodź tutaj! Chodź do domu! Chodź, chodź, chodź. Ej, musimy mu nazwę dać w ogóle zmienić, bo tego też nie zrobiłem. Bo generalnie ochroniarzem miał zostać Top Donator z poprzedniego live'a. Nie z poprzedniego, tylko z któregoś tam live'a. Znalazłem w końcu... stay here. Znalazłem w końcu znacznik, więc możemy to wykorzystać. Miki 272, okej. Od razu podmienimy nazwę, bo przygotowałem sobie też tutaj ten stół. Nie wiem, czy to wczoraj było na odcinku, znaczy przedwczoraj, bo nie pamiętam za bardzo. Miki 272, okej. I nazwiemy go, żeby wszystko już miało ręce i nogi. I on będzie mógł sobie tutaj chodzić. Nie można mi zmienić nazwy? A dlaczego? O kurczę. No nie, nie da się. O kurde, no nie podoba mi się to. Fuck, ja byłem przekonany, że da im się zmieniać nazwy. No to trudno, no to po prostu będziemy mieli tabliczkę, że to jest Miki 272. No kurczę, ale nie sprawdziłem tego, że tak się da. No niestety. W każdym razie, co ja mówiłem? Aha, po wodę miałem w ogóle pójść, tylko że była noc, miałem się przespać, ale że przyszedł mi zombiak, to dzieci z tego wyszły. Ale zostawimy sobie tą dziurę w oknie po to, żebyśmy mogli w razie czego ich tutaj sobie przesunąć kawałek dalej, żeby faktycznie do tego wiatraka doszli, żebyśmy mogli ich atakować, a tutaj zrobiłem guzik, żeby to cały czas nie chodziło, żeby nie zapomnieć przypadkiem, nie zabiło mi to moich villagerów, po prostu możemy sobie to załączyć i to popchnie od razu w te kolce, więc no, też idealna sprawa w zasadzie. Idealne rozwiązanie. Musimy przygotować... Tutaj te, o Jezu, sobie wiedziałem. Te domki dla zwierząt. Ale to też wszystko w zasadzie na live'ach chyba będzie. Jeżeli będzie jakiś fajniejszy live, to po prostu zrobię z niego zapis, że będziecie mogli sobie go obejrzeć, no nie? Okej, okay, idź tam. Ha! Ty głupia, ty. No, tutaj. No, proszę. O. Jak się bawisz? Świetne są te rzeczy po prostu. I tutaj ochroniarka już przyszła, znaczy nie ochroniarka. O Boże, co ja mówię? Miki nas obronił, więc a czemu ty tam stoisz teraz? W sensie, ty miałeś chodzić wolno. Czy nie aż tak wolno, ale miałeś przyjść tutaj. Zostań, zostań, bo straszny wariat jesteś w ogóle tutaj, jako ochroniarz. Woda, ja cały czas tej wody nie zebrałem, jeny, ja wychodzę cały czas na dobre i nie mogę tego zrobić. Co jest? W ogóle nie mam też zielonego pojęcia, jakim cudem tutaj została zniszczona moja farma, jeżeli tutaj mnie nie było. W zasadzie nikogo tu nie było. No trudno, trzeba będzie to po prostu zniszczyć. Który gad tutaj mi się bawi i mnie troluje włączając jej muzykę? Przestać, no co jest? Który taki śmieszek? Miki tak lata tutaj. Ja pierdzielę, dobra, wodę mam. Najważniejsze. I teraz tak, chcę to sobie dokończyć. I co jeszcze chciałem zrobić? Zapomniałem, co ja chciałem zrobić w zasadzie. Dobra. Ale jestem głupi.
I teraz, Boże, znowu muszę iść po wodę. Ja pierdzielę, dobra. Pójdziemy, to załatwię. Znowu miałem jakiś plan w głowie, ale wyleciało mi to z baniaka. No, w sensie to musimy spalić, a farma generalnie, taka automatyczna powstanie sobie. Słuchajcie, znaczy tutaj bym chciał wyrównać teren, żeby też zrobić całą tą fabrykę tych ludzi, żebyśmy mogli ich potem sobie do pracy zaciągać, bo to byłoby bardzo fajne, moim zdaniem. I tak, i farma będzie moim zdaniem gdzieś tutaj najlepiej, żeby się znajdowała. Z któryś z tych przejść? To jest ściana widzów, oczywiście na tej ścianie będę zapisał, to jest snów tylko, bo wczoraj było coś pobugowane z tymi donatami, no to mało osób też tutaj się dostało. W każdym razie dzisiaj mam nadzieję, że będzie już działać na wieczornym live, mam nadzieję też, że wpadniecie. Tam będzie gdzieś farma, tam gdzieś zrobię po prostu przejścia też do, słuchajcie, do innych światów. Tak, bo generalnie przecież mamy tutaj, z czego się orientuję, świat... nie według Ludwiczka. nie, to nie ten świat. Nie, mamy świat, żeby dostać się tam do jakiejś Islandii bodajże, że tam jest miejsce, gdzie jest generalnie strasznie... Sama wyspa, woda i tak dalej, no jakbyśmy byli na wakacjach gdzieś. Strasznie mi słów dzisiaj brakuje. W każdym razie jest takie miejsce, więc tam na pewno musimy zrobić portal. Do Twilight Forest możemy sobie zrobić portal, do Netheru możemy sobie zrobić portal i po prostu zrobimy sobie trzy portale w jednym miejscu, ale też trzeba będzie zrobić tutaj kolejne korytarze, tak? Ten dom będzie dosyć spory, mi się wydaje, bo tutaj jednak będzie tego trzeba dużo, plus musimy zmienić sufit i najpewniej dać takie lampy, jak są tutaj, bo one naprawdę bardzo fajnie świecą. Więc dobra, słuchajcie, ja więc już tutaj nie będę was męczyć, przekazałem wam informacje, jakie się działy po prostu poza live'em i tak dalej, więc mam nadzieję, że wpadniecie na jutrze, na dzisiejszego live'a, bo taki tyż dzisiaj powinien być, mam nadzieję. Co jeszcze chciałem wam powiedzieć? No, że... w zasadzie nie wiem. Także po prostu może zakończmy tym akcentem ten odcinek, więc dziękuję wam bardzo, że byliście, dziękuję za wszystkie apeczki dla Katiuszki, trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia, siemanko, cześć, pa, pa.